Кися. Zajmiemy się sprawą tajemniczego zniknięcia w Zielonym Stefana Kisielewskiego. W związku z tą sprawą zapytamy przypadkowych uczniów, czy coś wiedzą na ten temat. A to nie wiem. Ja słyszałam, że go porwali. A ja słyszałam co innego. Ja słyszałam, że go porwali na oku. No na szczęście tutaj zmiany nie dokuczamy. Odbywa się przemarsz protestacyjny zorganizowany przez Związek Sadowników RP. Przed chwilą widzieliśmy, to była manifestacja rolników. Wydaje mi się, że Kisielewski zniknął z tego powodu, że jest sytuacja przykra. Rolnicy nie dostają wynagrodzenia za swoją pracę. A czy pan słyszał coś o Stefanie Kisielewskim, o naszym patronie? Właśnie. No wie pani, Kisielewski to taki był redaktor jeden. O właśnie, ale no takie, no miał takie dość poglądy, takie dość nowoczesne. Ale tak, wie pani, no jestem trochę zaskoczony tym. Ja obracam się w innym temacie. Aha, rozumiemy. Ale miło nam, że pan w ogóle zna naszego patrona. Aha. Tak, to może nie wiem, zniknął, bo nie podobają mu się dzisiejsze gatunki muzyki. Ale czemu? No przecież on lubił muzykę klasyczną. Coraz bardziej ta muzyka umiera, jednak jest jakkolwiek dostępna w naszych czasach. Dużo ludzi otworzy, lubi. A coraz lubicie? Poniekąd z niektóre gatunki metalu wywodzą się z muzyki klasycznej. Dobra, dziękuję wam. Szukamy tego wizerunku Kisiela, a może to jest tak, że ludzie za mało czytają Kisielewskiego, może za mało słuchają jego muzyki. No bo nie się kocha, ty Kisielewski!